połowie marca prezydent Grzegorz Mackiewicz podczas omawiania remontów dróg, chodników i budowy miejsc parkingowych zapowiedział na konferencji prasowej również modernizację mini-ronda przy szkole podstawowej nr 3 i poszerzenie części parkingu przy uliczce prowadzącej do placówki. Realizację tej inwestycji w połowie dzięki porozumieniu zaplanowano zrealizować po połowie przez miasto i Pabieńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Wówczas prezydent zapowiedział wykonanie tych robót w okresie wakacyjnym, kiedy szkoła nie pracuje, a mieszkańcy pobliskiego bloku korzystają przynajmniej w części z urlopów i wakacyjnych wyjazdów. Tak też się stało. Zwiększenie miejsc parkingowych o 5 stanowisk przez zmianę sposobu parkowania na jednym z odcinków uliczki z równoległego na prostopadły to jedno z działań, które zrealizowano. Na życzenie mieszkańców został uporządkowany teren wokół mini-ronda, którego stan był, mówiąc oględnie, dość wątpliwy i raczej nie przypominał prawdziwych miejsc do parkowania. Po przesunięciu fragmentu chodnika wykonano również zatoczkę, gdzie znalazły się miejsca parkingowe. Szkoła podstawowa nr 3 to nie jedyna placówka, przy której w okresie wakacji powstały miejsca do parkowania. Wykonano je również przy szkole podstawowej nr 13. Przy drodze wewnętrznej wzdłuż szkoły wykonano parking na 18 miejsc. To jedno z zadań budżetu obywatelskiego wycenione na 78 tysięcy złotych, na które zagłosowali mieszkańcy. Ale na tych miejscach parkingowych się nie skończyło. Dotychczasowy parking przed frontem 13 wzdłuż ulicy Jana Pawła II, na którym obowiązywało dotychczas parkowanie równoległe, nieco zmodyfikowano. Zmniejszając bardzo szeroki fragment chodnika, położono tam asfaltową nakładkę, dzięki czemu sposób parkowania zmienił się na skośne i tym razem powstało kolejnych 15 miejsc parkingowych. Jak można było zauważyć, 3 września podczas rozpoczęcia roku szkolnego, kiedy niemal wszyscy uczniowie stawili się z rodzicami na jedną godzinę, zajęte były oba parkingi oraz inne miejsca na okolicznych ulicach. W nazwijmy to normalnych dniach nauki problem z dotychczasowym parkowaniem przy 13 na pewno uległ poprawie. W poniedziałek o 10.57 dyżurny Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie o pożarze komórki na terenie posesji przy ulicy Kościuszki 12, sąsiadującej z miejscowym ośrodkiem kultury. Na akcję wyjechały 3 strażackie wozy. W sumie w gaszeniu pożaru uczestniczyło 13 strażaków. Pożar ugaszono na tyle szybko, że ogień nie przeniósł się na sąsiednią komórkę. W palącej się komórce spłonęło drewniane okno i część znajdujących się w niej przedmiotów. Jeszcze przed przybyciem strażaków właściciel komórki w porę wyprowadził z niej skuter. Częściowemu nadpaleniu uległo siedzenie i kufer bagażnika. Straty oszacowano na 1000 zł, a uratowane mienie na 10 tysięcy zł. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie, ale ostateczną przyczynę ustali komisja. O podpaleniu mówił, a właściwie wykrzykiwał zdenerwowany właściciel komórki. To była wyjątkowa lekcja historii. Tak można i należy powiedzieć o spektaklu zatytułowanym Służba w wykonaniu aktorów amatorskiej sceny policyjnej na posterunku. W Miejskim Ośrodku Kultury obejrzeli go goście zaproszeni przez komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. W gronie tym znaleźli się m.in. dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, komendanci miejskich i powiatowych jednostek garnizonu łódzkiego, przedstawiciele władz miasta i naszego powiatu, duchowieństwa, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz instytucji oraz placówek oświatowych zaangażowanych w kwestie bezpieczeństwa. Na widowni zasiadła również młodzież, uczniowie klas mundurowych z Pabianic i Łodzi. To opowieść o rodzinie, o trzech braciach, z których jeden w 1919 roku od razu wstąpił do powołanej właśnie Policji Państwowej. To opowieść o ich losach, a także o ich życiu. To przede wszystkim opowieść o wspaniałych relacjach między ludźmi. 3 pokolenia jednej rodziny, wielu z nas w takich rodzinach, Szanowni Państwo, żyje przecież na co dzień. Zadam Państwu pytanie, to będzie pytanie retoryczne. Każdy sam niech sobie na to pytanie odpowie. Jakie były losy waszych dziadków, pradziadków? Czy było państwu dane usiąść naprzeciw kogoś, na przykład najstarszego w rodzinie, wysłuchać historii o życiu tych, którzy często walczyli, ginęli za wolność? Pozwólcie państwo, że posłużę się cytatem z informatora, który państwo otrzymali. Dzieci mocno przeżywają opowieść dziadka. Klara uświadamia sobie, że policyjna służba to nie tylko praca, ale także karty historii
i tradycji naszego kraju. W przedstawieniu dzieje pewnej policyjnej rodziny opowiedziane zostały ustami dziadka, emerytowanego funkcjonariusza służby kryminalnej. Jego syn, współczesny policjant, przygotowuje się do uroczystości mianowania na pierwszy stopień oficerski. Krzątającemu się ojcu przygląda się jego córka Klara wraz z dwójką przyjaciół, Olą i Miłoszem. Kiedy jej tata wychodzi z domu, dziadek postanawia opowiedzieć dzieciom historię rodziny. Wspomina swoich bliskich, którzy wstąpili do powołanej w 1919 roku Policji Państwowej, w kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości. Dzieci mocno przeżywają opowieść dziadka. Klara uświadamia sobie, że policyjna służba to nie tylko praca, ale także karty historii i tradycji naszego kraju. Stąd sztukę kończy bardzo wymowny gest i słowa wypowiedziane przez córkę. Jestem z ciebie dumna, tato. Należy również dodać, że w prezentowanym podczas spektaklu materiale filmowym ukazującym uroczystość ślubowania policjantów pojawił się, nazwijmy to, nasz człowiek. Podkomisarz Tomasz Wójcicki, obecnie komendant Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim. Autorką scenariusza i reżyserem przedstawienia jest aktorka i pedagog Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska z Wydziału Promocji Policji Komendy Głównej Policji, która wraz z aktorami amatorami otrzymała gromkie brawa od publiczności. Słowa uznania i podziękowania skierował również komendant wojewódzki Policji w Łodzi, inspektor Andrzej Łapiński. Żeby zrozumieć samą naszą służbę policyjną, szczególnie w odniesieniu do naszej historii, historii Polski, właśnie musimy poznać to na przykładach poszczególnych naszych rodzin. I to, co udało się pani doskonale tutaj ująć, to jest ten element, że te tragiczne losy przenikają się przez wszystkie nasze rodziny. To nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie, oni nie zawsze byli mundurowi. Natomiast oni zawsze zakładali ten mundur, żeby ratować naszą ojczyznę. My mamy, szanowni państwo, to szczęście, że żyjemy w czasach bezpiecznych. Nie wiemy, tak szczerze mówiąc, co to jest wróg, co to jest niepokój, co to jest strach. No niestety te poprzednie pokolenia musiały oddawać życie, przelewać krew za to, żeby móc być suwerennym. Przedstawienie patriotyczno-historyczne pod tytułem Służba przygotowane zostało przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Biuro Historii i Tradycji Policji tejże komendy. Grane jest tylko w jednym wybranym mieście w danym województwie. W Łódzkim wyróżniono nasze Pabienice. Ponadto należy dodać, że spektakl ten stanowił integralną część uroczystości odsłonięcia przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi tablicy pamiątkowej patrona policjantów województwa łódzkiego, pułkownika Janusza Zygmunta Jagryma Maleszewskiego, komendanta głównego Policji Państwowej w latach 1926-1935. Wydarzenie to jest jednym z punktów obchodów stulecia powstania Policji Państwowej. Nowy rok szkolny oznacza również nowy rok kulturalny. W Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczęto właśnie nabór do sekcji artystycznych działających w placówce przy ulicy Kościuszki, poinformowała na konferencji prasowej dyrektor Maria Wrzos-Meus. Otwieramy 39 sekcji, z czego 4 są całkowicie nowe. Jest to pokłosie ankiety, którą zrobiliśmy na koniec roku poprzedniego szkolnego i kulturalnego w czerwcu, pytając mieszkańców, co być może im brakuje, jakie chcieliby jeszcze mieć zajęcia, w czym by chcieli chętnie uczestniczyć. I powiem, że bardzo pięknie nam mieszkańcy to podpowiedzieli. Wiele z tych ich pomysłów będzie zaimplantowanych tutaj u nas w Domu Kultury. Do udziału w zajęciach MOK zachęca wszystkich, niezależnie od wieku. Wystarczy przyjść i wypełnić deklarację uczestnictwa. Nabór potrwa do 15 września, a zajęcia pełną parą ruszają 2 dni później. I co istotne, w tym miesiącu są bezpłatne. Oprócz zajęć oferta ośrodka obejmuje liczne wydarzenia oraz imprezy. 22 września mamy również coś niezwykle ciekawego, a więc Fashion Impression. Takiej imprezy chyba jeszcze tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury nie było. Będzie to pokaz mody zrobiony przygotowany przez absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to pokaz, który już był w Kanadzie i w Stanach. Niezwykle ciekawy. Mamy zamiar tu zaprosić i uruchomić środowiska biznesowe, a wiemy, że takowe zainteresowane tym rodzajem działalności, czyli mody u nas akurat w regionie jest bardzo wiele. Ubiory ekologiczne, użytkowe oraz sztukę ubioru prezentować będą modelki i modele. Casting do wspomnianego pokazu odbędzie się w poniedziałek 10 września w MOK-u o godzinie 19. Poszukiwane są modelki i modele w wieku od 16 do 40 lat. Kobiety o wzroście 170 cm, a mężczyźni 180 cm. Ponadto panie proszone są o przeniesienie ze sobą butów na wysokim obcasie. Placówka przy ulicy Kościuszki realizuje również kilka projektów. Jeden z nich, Zacznij od tańca, rozpoczęto 13 sierpnia. Projekt jest możliwy dzięki pomocy i dofinansowaniu Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi i powstał we współorganizacji też z tą instytucją. Trzeba było napisać projekt i go po prostu wygrać. Udało nam się uzyskać takie dofinansowanie i jakby kończącym finałem tego projektu właśnie będzie między innymi konkurs tańca ogólnopolski, jak i koncert finałowy w październiku, który będzie podsumowywał ten projekt. Natomiast liczymy na to, że po zakończeniu tego projektu, ponieważ jest to właśnie projekt pilotażowy, zostaną u nas w Miejskim Ośrodku Kultury osoby, które będą chciały kontynuować aktywność w poszczególnych grupach tanecznych. Kolejny projekt, Innowacyjna Akademia Rodzicielstwo z Kulturą, to wspólna inicjatywa MOK-u i Ogólnopolskiego Programu Edukacji Okołoporodowej Szkoły Matek i Ojców Razem Łatwiej. 14 września zapraszamy wszystkich rodziców z Fabianic i okolic na spotkanie edukacyjne poświęcone, tak naprawdę jeśli chodzi o stronę merytoryczną, trzem zagadnieniom. Będziecie Państwo mogli się tutaj dowiedzieć, jak karmić dziecko, jak pielęgnować, jak dbać o ciążę, jak potem realizować zgodnie z wytycznymi medycznymi opiekę nad dzieckiem. Będziecie mogli Państwo również się dowiedzieć, jak komunikować się ze sobą. I tutaj chodzi o komunikację zarówno rodziców między sobą, jak również komunikację międzypokoleniową, jak również komunikację z personelem medycznym, z którym Państwo tak czy inaczej będziecie musieli się spotkać i dowiecie się Państwo, jak łatwo, bezkonfliktowo załatwiać sprawy związane z opieką dziecka. Również odbędzie się śpiącert, tak to się nazywa. Tak, będzie to taki koncert na koniec związany z muzykoterapią. Rodzice będą mogli się dowiedzieć, no i dziadkowie również, będą mogli się dowiedzieć, w jaki sposób łatwo i przyjemnie uśpić dziecko, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, uspokoić. Dlatego nazwaliśmy to śpiącert kołysankowy, a będzie to prowadziła grupa Somnium Projekt. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Osoby zainteresowane udziałem w nim muszą się wcześniej zapisać. Wszelkie informacje zarówno o projektach, jak i ofercie zajęć są dostępne na stronie internetowej placówki www.mokpabianice.eu. Całość konferencji prasowej dotyczącej nowego sezonu kulturalnego w MOK-u dziś tuż po wydaniu Infoflesza.